suwalski samorząd rozpoczyna realizację pierwszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok. Zakończyły się już przetargi na budowę fragmentu ulicy Bolesława Chrobrego oraz sięgacza ulicy Filipowskiej. Na te dwie drogi samorząd wyda ponad 1 100 000 zł. To niewielka część środków, jakie zamierza zainwestować. Łącznie to ponad 60 milionów złotych. Lada dzień ogłosimy przetargi na duże zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, poinformował prezydent Suwałk. Z tego programu miasto otrzymało niemal 30 milionów, które pozwolą na dokonanie długo oczekiwanych remontów szkolnych obiektów sportowych. Przeprowadzone one zostaną w szkołach podstawowych numer 2, 7, 10, a w piątce wreszcie nowe życie zyska boisko, w którego nowe życie mało kto wierzył. Jeszcze w lutym ogłoszone zostaną przetargi na m.in. prace przeciwpożarowe w szkole podstawowej numer 2 i 3 LO oraz wymianę stolarki okiennej w SP11, dodaje Czesław Rynkiewicz. Kolejne plany to pierwsze zadania z suwalskiego budżetu obywatelskiego. Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej, parkingu przy zalewie Arkadia oraz kolejny etap przebudowy ulicy Dąbrówka. Planowana jest również przebudowa ulicy Franciszkańskiej, która z uwagi na powstające tam mieszkania wymaga lepszego skomunikowania.